momencie u siebie w mieście budzi wilki. Dołączenie do transmisji wideo. Róża Schubert chce dołączyć do transmisji. W mieście. Przyszedłem specjalnie trochę wcześniej. Chciałem wam pokazać zachód słońca, ale niestety wieczorem było tak bardzo zachmurzone niebo, że słońce sobie zachodziło, ale za chmurami. Wypłynął statek piracki. Widzę, że właśnie wraca. Już wam pokażę go. Będzie tutaj przepływał obok mnie. Możemy zaczekać. No właśnie, wyjecie u siebie, czy nie wyjecie u siebie? Jak tam u was w miastach? Sobie jeszcze na moment na plażę. Au, dokładnie Rebel 24. Właśnie wpływa jeden ze statków, dwóch, które wypłynęły. Wpłynęły na zachód słońca, ale niestety ludziom się chyba widoki nie udały. Jak podpłynie ten piracki statek, to na pewno będę uciekał na plażę, na piasek, ponieważ tam gra muzyka, także wiecie, prawa autorskie i te sprawy, żeby nam Rebel nie zablokowali. Lublin też cicho, no to Joanna, jesteś z Lublina? Chociażbyś sama poszła zgłosić mnie, to już by nie było cicho. Piracki nadpływa. Ja się powoli oddalam, ale
nagłaśnić, to nagłaśniajcie u siebie w miastach. My też to robimy u siebie w miastach. Robimy to na naszych stronach, na naszych prywatnych profilach. Więc zapraszam do udostępniania. Zrobiłem też taką fajną zapowiedź króciutką. Niecałe 2 minuty chyba. Dziękuję, Andrzej. Ja niestety, jak wiesz, nie mogłam dziś zorganizować w jakimś mieście akcji Budzimy Wilki. No nie ma za co. Nie ma za co. To dla mnie przyjemność. O, ja już uciekam, bo już muzyka. Muzyka ze statku pirackiego. Puścimy jeszcze wilka przy telefonie, to może prawa autorskie się nie doczepią. Już wam pokazuję. Słychać wycie znakomicie. Wszystkich widzów Rebel 24. Ja razem z tobą na balkonie. Au, dziękuję ci, Bożena. Dobra, to w takim razie mam nadzieję, że byliście u siebie w mieście. Ja kończę. No i co? Do zobaczenia w następną niedzielę. Pozdrawiam was ciepło z Łeby, chociaż dzisiaj jest chłodny wieczór. No i co? Spokojnego wieczoru. Udanego weekendu. No i trzymajcie się. Wilki czołem.